Panie Marcinie, już pan przyjmuje gratulacje? Parę osób mi pogratulowało, ale ja jeszcze z ogromną rezerwą do tego podchodzę, bo trzeba być realistą i czekać na prawdziwe wyniki, a nie cieszyć się z tego, że być może się będzie posłem. Natomiast są trzy najważniejsze rzeczy dzisiaj. Po pierwsze, wspaniała wiadomość dla Polski, bo po 8 latach koszmaru pisowskich rządów niszczących kraj wewnątrz i przede wszystkim na zewnątrz jest nie tylko szansa, ale moim zdaniem gwarancja tego, że opozycja, przede wszystkim my, ale też Trzecia Droga, jej lewica, stworzymy razem demokratyczny i silny w Europie rząd. Po drugie, jestem przekonany, że te wyniki będą lepsze ostatecznie, że ta różnica... Wiele ludzi czeka w kolejkach, które rozumiem, że spodziewacie się, że to gra na waszą korzyść, te wieczorne głosy? Na pewno. Nie policzono, bo tego sondaże nie obejmują, 600 tysięcy głosów z zagranicy. A tam widzimy z wyników za oceanem, nawet tam, gdzie zawsze PiS wygrywał. W tej chwili wygrywamy za oceanem i to wyraźnie my. Więc ten wynik będzie, jestem przekonany, lepszy dla nas. Będziemy mieli, jeśli nie wynik w okolicach PiSu, to niewiele niższy. Ale po trzecie, chcemy podziękować wszystkim, zwłaszcza w Poznaniu, którzy byli z nami, którzy podchodzili do nas na bazarkach, na przystankach, wspierali nas, życzyli zwycięstwa, brali często ulotki albo gazetki po to, żeby w swoich blokach czy w swoich fyrtlach je roznieść. To jest rzeczywiście zwycięstwo nas wszystkich i za to bardzo dziękuję. PiS jednak 36%, bardzo dobry wynik i spory nadal elektorat. Tą Polskę trzeba będzie po tych wyborach skleić. Tak, trzeba będzie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, odpartyjnić całkowicie propagandową w stopniu goebbelsowskim telewizję państwową w tej chwili. I to już samo w sobie przyniesie ostudzenie nastrojów społecznych, bo widzimy, kto rozsiewa tą nienawiść i to jest głównie telewizja stworzona przez pana Kurskiego. Ale po drugie, rzeczywiście zacząć normalną politykę, a nie politykę polegającą na rozhuśtiwaniu emocji, tak jak to robił Kaczyński przez 8 lat, wyzywaniu. Mnie jeszcze dwa dni temu wyzywano niektórzy, tak, w Poznaniu czy Wielkopolsce to jest mniejszość, ale wyzywali od gejów, tylko inaczej nazwanych, Niemców, ruskich, zdrajców, to najczęściej. To trzeba będzie wszystko normalnie, normalną polityką, odpowiedzialną, spokojną ostudzić, ale jednocześnie z całą pewnością po rozdzieleniu prokuratury od władztwa politycznego pana Ziobry skierować zapewne wiele spraw karnych na tych, którzy grabili Polskę, albo na przykład, tak jak w wypadku sprawy, którą ja się zajmowałem w Senacie, używali nielegalnie Pegasusa wobec obywateli polskich. Pan się spieszy, bardzo dużo pana kolegów już się rozeszło. Gdzie się tak spieszycie? Myślę, że część z nas do siedziby Platformy Obywatelskiej na Zwierzynieckiej, niedaleko stąd, a reszta pewnie świętować już w domowych, bardziej prywatnych środowiskach, ale mamy co świętować. To jest świetny dzień dla Polski. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę. Moim państwa gościem był senator do tej pory Marcin Bosacki, ale jeszcze senator, całkiem możliwe, że niedługo poseł. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.